Kochani, mam do przekazania kilka informacji, które zebrałem w trakcie swojego życia, które mogą wam pomóc zrozumieć funkcjonowanie, działanie. Mogą pomóc wam w osiągnięciu sukcesów, w osiągnięciu dystansu i w zachowaniu dobrego humoru. I dlatego dochodzę do wniosku, że warto wam jest przekazać możliwie dużo tej wiedzy, abyście mogli skorzystać dla siebie i dla swoich klientów, dla swoich pacjentów. To, co dzisiaj chcę powiedzieć, to jest naczelna według mnie zasada: nie wolno mylić objawu z przyczyną. To znaczy, jeżeli przychodzi do ciebie jakiś pacjent albo klient z gorączką, to nie jest przyczyna, to jest objaw, że coś złego dzieje się w jego organizmie, że ten organizm, system immunologiczny walczy z bakteriami na przykład. Jeżeli przychodzi do ciebie pacjent z podwyższonym cholesterolem, to nie jest to przyczyna. To jest objaw, że system immunologiczny walczy z czymś. Jeżeli przychodzi do ciebie pacjent z depresją, to jest to objaw czegoś. I podawanie w tym przypadku inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, gdy on tej serotoniny i dopaminy praktycznie nie ma, przynosi mierny skutek albo żaden. O, może dla firm farmaceutycznych tak, ale jedyny pozytywny. I uwaga, proponuję, żebyś się zastanowił, czy zachowanie twojego pacjenta lub klienta nie jest spowodowane jego chorobą. Ponieważ jeżeli informujesz diabetyka o tym, że on ma zmienić swoją dietę, ponieważ jego organizm nie jest w stanie już przerobić tej ilości węglowodanów, które w siebie wpycha, że jego insulinooporność opanowała jego organizm, to możesz być przekonany, że to, co on zrobi, to zrobi maleńką korektę, zamieni Coca-Colę na Coca-Colę Zero. Czemu? No bo tam cukru nie ma. Zwiększają swoją insulinooporność. To, co on zrobi? Będzie pił kieliszek czerwonego wina do kolacji. Czemu? No bo jak wypije kieliszek czerwonego wina, albo dwa, lub butelkę jeszcze lepiej, to rano ma niższy poziom glukozy. I dlatego informuję cię, drogi lekarzu, drogi terapeuto, jeżeli nie popatrzysz z dystansem na swojego chorobę, na swojego chorego i na jego chorobę, jakby to była osobowość, jakby to była postać, którą masz zwyciężyć, to ona sobie da z tobą w bardzo prosty sposób radę. Ta choroba zwycięży ciebie w jaki sposób? Zazwyczaj w banalnie prosty.
ten pacjent dojdzie do wniosku, że ty jesteś byle jakim lekarzem. Amen.